Cześć. Tak jak powiedział cudownie mnie zapowiadający, nazywam się Katarzyna Janowska i pracuję zdalnie. Jestem frontend deweloperem w firmie On The Go Systems. To ta od WPML-a i Toolseta, bo nazwy firmy prawie nikt nie kojarzy. Na co dzień prowadzę bloga. Tak, blog Anoriel.eu, ale znajdziecie go też pod łatwiejszym adresem katarzynajanowska.pl. Ładnie przekierowuje i już nie trzeba łamać języka na Anoriel. Piszę o tym, jak nie zdziczeć w domu, a dzisiaj przedstawię Wam całą listę narzędzi, która pozwala skończyć pracę szybciej, bo będzie efektywniejsza i po prostu pójść żyć gdzieś indziej. Ale zanim przejdę do tematu, mam do Was kilka pytań. Powiedzcie mi, podnieście rękę, kto z Was ma swoją własną firmę albo prowadzi swoją działalność? Ekstra. To teraz drugie pytanie. Kto z Was, ze wszystkich, nie tylko tych firmowych, pracuje zdalnie? Wow. A kto z Was chciałby pracować zdalnie? Rewelacja. Widzę, że mam całą salę, z którą mogę dzisiaj rozmawiać, także na pewno się będziemy dobrze bawić. Ale zacznijmy może... Pilocik przestał działać? A nie, działa w drugą stronę. Dobrze. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest ta praca zdalna. Dlatego, że jak przedstawiam ludziom siebie jako osobę pracującą zdalnie, to wszyscy wyobrażają sobie ten widok, że jestem digital nomadem, siedzę na plaży, a w wolnych chwilach od pracy surfuję na wysokich falach. Ale niezależnie od tego, czy jest się digital nomadem i pracuje się na plaży, czy pracuje się z własnego domowego biura, które znajduje się 4 kroki od naszej lodówki, jest jedna wspólna cecha pracy zdalnej i to jest to, że naprawdę, naprawdę zależy nam na tym, żeby ta praca była super efektywna, żebyśmy mogli szybko skończyć i naprawdę pójść żyć gdzieś indziej, niekoniecznie w naszym domowym biurze. I co jest nam potrzebne? Co jest jedną wspólną cechą i digital nomadów, i ludzi, którzy pracują z domu? To jest narzędzie, które musimy mieć. To jest super stabilny i super szybki internet. W domowym biurze to jest proste. Po prostu podpinasz stałe łącze lokalnego dostawcy i git, działa. Ale jak pracujesz z kawiarni albo z tej rajskiej plaży, to naprawdę polecam kupić sobie taki mały modemik na kartę SIM. Zaręczam, że bateria w takim modemiku wytrzymuje tak ze 4 razy dłużej niż telefon włączony w wersję hotspota Wi-Fi. Szczerze polecam. Jak już mamy super szybki internet, to kolejna oczywistość. Potrzebujemy świetnego i szybkiego komputera, który będzie miał bardzo użyteczne oprogramowanie. Czemu użyteczne i czemu szybki? Cóż z tego, że mamy szybki, stabilny internet, jak dysk w naszym komputerze nie wyrabia z zapisem tych danych i tak musimy na coś czekać i ciągle jakieś kółko się kręci. Nic nie frustruje tak bardzo jak zły sprzęt. A czemu użyteczne oprogramowanie? No możemy sobie wmawiać, że najlepszym narzędziem do programowania i w ogóle jakiegokolwiek developmentu jest notatnik bez kolorowania składni, bo kolorowanie składni jest dla słabych. Możemy sobie wmawiać, że najlepszym narzędziem do obrabiania screenshotów jest Paint, ale wiecie, zajmuje to tylko chwileczkę, żeby go wkleić i obciąć, prawda? I możemy sobie wmawiać, że szukanie poprzednich wersji plików w historii maila z klientem zajmuje tylko chwileczkę. Ale zaręczam Wam, że tych tylko chwileczek w ciągu dnia zbiera się z pół dniówki. I to jest to pół dniówki, w ciągu którego ani nie surfujecie na rajskiej plaży, ani nie zarabiacie pieniędzy. Marnujecie po prostu czas. Czy w naszym WordPressie są jakieś dobre praktyki i narzędzia, które pozwalają nam oszczędzać czas i pracować efektywniej? No pewnie, że są. Zacznijmy znowu od oczywistości. Od pracy na lokalu. Kasia Gajewska miała fajną prezentację na WordUpie w Gdyni dla początkujących o tym, jak skonfigurować sobie serwer lokalny. Ona akurat opowiadała o również moim ulubionym, Mampie, ale niezależnie od tego, czy korzystacie z Xampa, Mampa czy Wampa, grunt, żeby to był szybki, lokalny serwer, który jesteście w stanie sobie postawić i odstawić w 5 minut i będzie działać. Ale moim odkryciem ostatniego miesiąca, zastanawiam się, czy jestem ostatnim dinozaurem, który się o tym dowiedział, jest Local by Flywheel. Flywheel to jest taki hosting dedykowany dla WordPressa. I to jest narzędzie marketingowe. To jest narzędzie, które w zamyśle miało posłużyć zrobieniu ci strony na lokalu, na WordPressie i potem jednym kliknięciem przesłanie do nich na hosting. No i oczywiście zapłacenie za ten hosting. To narzędzie marketingowe jest tak świetne, że działa naprawdę szybciej i łatwiej niż wszystkie Xampy, Mampy i Wampy razem wzięte, dlatego że bez problemu jednym kliknięciem można sobie zmienić wersję PHP albo wersję bazy danych, albo w ogóle
rodzaj bazy danych, nie musimy koniecznie korzystać z MySQL-a na tym narzędziu i nie musimy im płacić za hosting. Ono działa, ono jest reklamą. Więc zainstalowanie tam WordPressa dosłownie zajmuje jedno kliknięcie i wypełnienie jednego pola z nazwą użytkownika. Koniec. Polecam. Jak już mamy tego lokala i zabieramy się za development, to weźmy filtry i akcje. Filtr to nie tylko ten do dripa, w WordPressie też je mamy, więc jeśli jeszcze o nich nie wiecie, to warto się o nich dowiedzieć więcej. Myślę, że Krzysiek Druszcz i Marcin Pietrzak na swoich prezentacjach powiedzieli już o tych dwóch wszystko, co było do powiedzenia, ale gdybyśmy zapytali ich dzisiaj, to na pewno jeden i drugi na pewno zgodziliby się, że jest jedna bardzo ważna rzecz przed zabraniem się za jakikolwiek development w WordPressie, sprawdzić, czy te narzędzia już istnieją. Być może zamiast pisać całkiem nowy motyw i całkiem nową wtyczkę, dużo rozsądniejsze byłoby zajrzeć do tych, które już mamy i skorzystać z ich modyfikatorów. Zapewne będzie to szybsze i bezpieczniejsze i w przyszłości to nie my będziemy się martwić o maintenance tej wtyczki, tylko ta firma, która oryginalnie ją zrobiła. Mamy już gotową stronę na tym naszym lokalu i teraz fajnie byłoby ją przerzucić na serwer. Założę się, że prawie wszyscy na tej sali znają na pamięć te wszystkie funkcje do bazy danych, które to robią, ale jest ryzyko, że jednak coś pójdzie nie tak, że zabraknie jakiegoś średniczka. Więc ja polecam wtyczkę duplikator, bardzo ją lubię. Ona po prostu tworzy prostego zipa, wrzucasz go na serwer, klikasz zainstaluj i klikając dalej, 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 zmieniasz sobie wszystkie te domeny i to po prostu działa. Ona wie, co zmienia, wie, gdzie zmienia i nie ma szansy, że to się wysypie. A drugim narzędziem, jeśli jednak wolicie wersje konsolowe, jest WPCLI. Po raz kolejny, jeśli jeszcze nie znacie WPCLI, to pora się dogłębnie zapoznać. To jest narzędzie, dzięki któremu na przykład można wgrać sobie ustawienia WordPressa. Jak stawiacie te WordPressy dla klientów co tydzień nowego, to to jest narzędzie, którym jedną linijką, jedną komendą jesteście w stanie wgrać swój standardowy config do WordPressa i on po prostu będzie działał. Jak chcecie stworzyć nowe hasło dla użytkownika, to wiecie, zamiast logować się przez bazę danych, wybierać te wszystkie hasze, po prostu wpisujecie ustaw użytkownikowi hasło Enter. I to też będzie działać i będzie zgodne z WordPressem. Kolejna rzecz. Nasza strona stoi. Pamiętajcie o tym, że ludzie dzielą się na tych, którzy podobno robią backupy i będą robić backupy. Ja myślę, że w przypadku WordPressa dokładnie tak samo jest w przypadku aktualizacji. Ludzie dzielą się na tych, którzy robią na bieżąco aktualizację i tych, którzy dopiero zaczną. Bo zaręczam wam, że nawet jak macie 500 WordPressów od klientów, to i tak dużo mniej czasu zajmuje codzienne przejrzenie ich i zrobienie aktualizacji, niż później naprawianie 500 stron po jakimś włamie albo wręcz automatycznym wgraniu jakiegoś dziwnego wirusa z jakiegoś dziwnego robota. A jeśli użyjecie narzędzi, które widzicie na slajdzie, czyli na przykład ManageWP albo WP Remote, albo nawet Jetpack ma taki fragmencik, który też ułatwia aktualizację, to macie jeden wielki panel ze wszystkimi swoimi WordPressami wylistowanymi i doskonale widzicie, które wtyczki wymagają aktualizacji. Co więcej, możecie po prostu kliknąć zaktualizuj i jedyne co wam pozostaje, to przy dość ryzykownych wtyczkach albo jakichś dużych systemach sprawdzić, czy ten system po tej aktualizacji dalej stoi. Chociaż większość i ManageWP i WP Remote informują, że coś ze stroną jest nie tak. Aczkolwiek warto ręcznie zawsze spojrzeć. Jak już skończycie te aktualizacje w 10 minut i nie musicie naprawiać strony po włamie, to możecie wreszcie przejść do tych zadań, na których zarabiacie pieniądze. Jak już jesteśmy przy zadaniach, musicie wiedzieć, że to jest kompletnie obojętne, jakiego narzędzia użyjecie. Czy to będzie Trello, czy to będzie Asana, czy to będzie polskie Nozbe, czy nawet jeśli pracujecie sami albo macie partnera jednak przy biurku obok i będzie to kartka papieru. Jedno jest pewne. Do robienia listy zadań nie służą e-mail, Slack, Mattermost czy inny komunikator. Jeśli szukacie plików od klienta w historii maila, to założę się, że tam gdzieś na samej górze będzie jakiś nieprzeczytany e-mail, który odciągnie waszą uwagę od zadań i zamiast szukać tego pliku, po którego tam przyszliście, zamiast mieć go na liście zadań, przeczytacie tego maila i pewnie rzucicie się do odpowiadania, naprawiania dziwnego błędu albo w inny sposób kompletnie stracicie skupienie na zadaniu, którym się zajmowaliście.
jak już jesteśmy przy skupieniu, do tego też są narzędzia. W mojej ulubionej książce ostatnich 2 miesięcy, czyli Jedna rzecz, cały 7 rozdział poświęcony jest teorii, że silna wola jest takim skończonym zasobem. Niektórzy, tak jak ja, urodzili się z tym słupkiem silnej woli bardzo niskim. I nawet jeśli on rano jest bardzo pełny, to już tak w okolicach południa ja bym najchętniej siedziała na fejsie i nie robiła nic. I na to też są narzędzia. Silna wola jest zużywana wtedy, kiedy wystawiamy się na bodźce tych dziwnych rzeczy, które odciągają naszą uwagę. I moimi ulubionymi narzędziami do oszczędzania mojej silnej woli jest po pierwsze Rescue Time. To takie narzędzie, które loguje czas pracy na komputerze. Dosłownie dostajemy raport, w jakiej aplikacji, na jakiej stronie internetowej, nawet w jakim projekcie w konkretnych aplikacjach spędziliśmy czas. I to służy głównie pracodawcom, żeby śledzić pracę swoich pracowników, ale na nasze domowe potrzeby też możemy go używać, dlatego że jak już mamy ten raport i zaskakująco widzimy, że największym zabieraczem naszego czasu wbrew pozorom nie jest Facebook, ale na przykład sprawdzanie analityksa własnego bloga, bo niektórzy tak robią, to potem warto dodać te wszystkie czarne strony do wtyczki numer 2, to jest rozszerzenie do Chroma akurat, które nazywa się Stay Focused. Zwróćcie uwagę, że pisze się to z błędem, także jak będziecie googlować, to ten błąd jest poprawny na tym slajdzie. To narzędzie służy do tego, żeby stworzyć sobie czarną listę stron, na które nie wolno wam wchodzić w godzinach pracy. Taki protip, można tam ustawić czas pracy, czas, w którym możecie wchodzić na te złe strony. Warto ustawić realny czas, bo sprawdzone, 2 lata temu też o tym mówiłam, jak ustawicie czas domyślny, czyli 10 minut, to na 100% będziecie na te strony wchodzić w oknie incognito. Więc realny czas. I trzecia aplikacja, to dla odmiany moje odkrycie tego tygodnia. Jest to aplikacja na telefon. Działa na pewno na Androidzie i na pewno na iOSie, chociaż dowiedziałam się, że na iOS-a chyba jest płatna, ale chyba nie jakoś dużo. To jest aplikacja, którą uruchamia się na telefonie i zamiast wszelkich możliwych ekranów widzimy tam takie małe rosnące drzewko, bo my sadzimy las. I po zablokowaniu telefonu i ponownym odblokowaniu to jest jedyna rzecz, którą widzimy. I w momencie, kiedy chcemy wyjść z tej aplikacji, to ona nam na to po prostu nie pozwala. Wyświetla komunikat, hej, twoje drzewko nadal rośnie. Przez cały dzień możemy takich interwałów ustawić kilka i zrobić sobie lasek. I czas można ustawiać różnie, bo albo ustalamy, że skupiamy się na przykład 10 minut, wtedy rośnie taki krzaczek, albo możemy ustalić, że pracujemy przez tam 30 minut, wtedy rośnie prawdziwe drzewo i tak jest aż do 120 minut. Ci, którzy siedzą bliżej, pewnie widzą te uschnięte drzewa w lesie. To dzieje się wtedy, kiedy przerwiemy rośnięcie drzewka. Ono wtedy jest tak nieszczęśliwe i smutne, że usycha. No więc zadaniem jest mieć jak najmniej uschniętych drzewek w ciągu dnia. Wiecie, grywalizacja ze skupieniem. To jest coś, co naprawdę nam nie działa. Co ciekawe, ta aplikacja, jak już zablokujemy sobie dostęp do aplikacji, ma też w sobie taką małą opcję, takie słuchaweczki w rogu, które pozwalają nie tylko nie stresować się rozpraszaczami, ale też zrelaksować się dźwiękiem deszczu padającego w lesie. Jak już jesteśmy przy dźwiękach. Ja mieszkam w wieżowcu, 10-piętrowym. Prawdopodobieństwo, że sąsiad będzie robił remont, jak się okazuje, wynosi 100%. Więc postanowiłam nie przeprowadzać się do nowego mieszkania, tylko zainwestować w tańsze rozwiązanie i kupiłam sobie świetne słuchawki, które wytłumiają dźwięk otoczenia. Odkryłam, że jak w ogóle nie mam żadnych dźwięków otoczenia, to jakoś mi tak nieswojo. Więc słucham nie tylko muzyki na tych słuchawkach, ale też robię sobie produktywny hałas. Bo odkryłam, że najproduktywniej pracuje mi się tak stereotypowo w kawiarni albo w pociągu. I aplikacja Coffeevity, ona jest i aplikacją, i wtyczką do przeglądarki, ma tylko jedno zadanie. Wydaje dźwięki kawiarni. Wiecie, wszystkie te stukające filiżanki, widelczyki, śmiechy ludzi. Serio, nie musisz iść do kawiarni. A jeśli chodzi o pociąg, to tutaj kolega polecił mi aplikację Noizly. Ona jest trochę bardziej rozbudowana, bo wydaje dźwięki pociągu, płonącego ogniska, padającego deszczu i wiecie co? Te dźwięki można ze sobą miksować. Więc wiatr wiejący w pociągu.
To jest ostatnio mój motyw do pracy. Jak dźwięki nie pomagają, i lista zadań nie pomaga, i brak rozpraszaczy nie pomaga, to może należałoby poszukać problemu we własnej głowie. Bo być może po waszej głowie kotłuje się tyle niesformułowanych myśli, które przeszkadzają w skupieniu się, że należałoby coś z tym zrobić. I ja na początku roku zaczęłam medytować. I mogę wam mówić, że to zmieniło moje życie, że odkryłam nowy poziom świadomości i inne takie. Ale nie będę wam walić farmazonów, po prostu zainstalujcie jedną z tych dwóch aplikacji, Headspace albo Calm, wypróbujcie darmowy program i sprawdźcie to przez 3 dni pod rząd, przez 3 minuty w ciągu dnia. U mnie zrobiło to ogromną różnicę. Jak nie wierzycie w medytację, to może warto byłoby zainwestować w jakąś technikę opracowaną przez mądrych naukowców. Jest taka technika, która nazywa się Pomodoro. I mądrzy naukowcy odkryli, w sumie nie było potrzeba mądrych naukowców, bo pewnie każdy to wie, że ludzie nie potrafią się za długo skupić. Więc oni wymyślili, że fajnie byłoby pracować w interwałach. 25 minut skupienia i 5 minut przerwy. A dlaczego Pomodoro? Bo odkryli, że świetnym timerem w domu, który ma każdy, jest ten taki mały, nakręcany pomidorek do gotowania jajek. I do Pomodoro też są aplikacje. Jest wtyczka do przeglądarki, która nazywa się Marinara. Niełatwo ją znaleźć, dlatego że to znaczy tyle, co przecier pomidorowy. Dlatego pokazuję ikonkę, warto ją zapamiętać. I jest też aplikacja desktopowa. Dlatego, że ja odkryłam, że w sumie nie wszystkie zadania robię przecież w przeglądarce. Czasami edytuję grafikę albo piszę kod, który nie jest w przeglądarce i dlatego ikonka z mijającym czasem obok zegarka dużo lepiej działa i cały czas ją widzę i wiem, gdzie jestem. Ta akurat aplikacja, BeFocused, jest tylko na Maca, ale założę się, że na Windowsa jest całkiem godna alternatywa. Ale muszę się przyznać, że mi się nie chciało szukać na potrzeby tej prezentacji, więc jak ktoś znajdzie, to wiecie, wrzućcie na fejsa, dorzucę. Żeby nie było, że każdy musi pracować przez 25 minut, a potem robić 5 minut przerwy, w każdej z tych aplikacji można sobie ten czas spokojnie dostosowywać. Ja na przykład potrafię się skupić na super nudnych zadaniach tylko przez 20 minut, a potem robię przerwę. Za to jak zabieram się za coś super ciekawego, to włączam ten licznik, a potem o nim zapominam i 2 godziny później odkryłam, he, przerwa, może kawa. Co do kawy. Mamy też live Pomodoro. 2 lata temu na mojej prezentacji o pracy z domu mówiłam, że praca z domu to jest takie coś pomiędzy biurem a robieniem prania. Przez te 2 lata wypracowałam, że to pranie może służyć mojej efektywności, bo przerwy w pracy są tak samo ważne jak sama praca. Więc co? Więc ja mogę tą pralkę zaprogramować. Ja mogę do niej wrzucić te brudne gacie i ustawić, żeby ona skończyła prać na przykład o 15, kiedy ja zaplanowałam sobie przerwę na kawę. I mam 2 w 1. Mam uprane pranie, w zasadzie nawet 3 w 1, bo mam też kawę i trochę sportu. Przy wieszaniu prania można się trochę poruszać i nie gapić się w monitor. Drugim narzędziem, które każdy z nas ma w domu i można je wykorzystać, nie w tą stronę, jest piekarnik. Ja czasami, zwłaszcza zimą, bo latem może być z tym gorzej, wstawiam moje jedzenie do piekarnika, ustawiam, żeby on tam o 13 skończył piec ten mój obiad i jego dzwonek mówi mi, że nie tylko mam przerwę, ale obiad prawie podany do stołu, jak u mamy, a mieszkam sama. Najważniejsza rzecz, absolutnie najważniejsze narzędzie w życiu każdego z nas, znajdź sobie przyjaciół. Przyjaciel numer 1. Który zgodnie ze sztuką niekoniecznie musi być naszym przyjacielem, to partner produktywności. To jest taka osoba, z którą się umawiamy, że będziemy sobie raportować, czym się zajmujemy. Niekoniecznie musimy być z tej samej branży. Grunt, żeby sobie robić małe notatki, co nasz partner miał zrobić i go odpytać, czy zrobił, czy nie zrobił. Czemu tak? No bo głupio byłoby 3 tygodnie pod rząd mówić naszemu partnerowi produktywności, no tak, no miałam napisać ten wpis na bloga, ale wiesz, no ciągle schodzi, no 3. tydzień bez wpisu. Albo nie, nie, nadal nie zadzwoniłam do tego klienta, nadal nie wie, że projekt jest w lesie. Nie tylko przed klientem jest głupio, ale też przed naszym partnerem produktywności. Wbrew pozorom to bardzo dobrze motywuje. Drugi rodzaj przyjaciela, którego koniecznie trzeba mieć, tamten jest opcjonalny, bo może mamy w sobie trochę samodyscypliny, ale tego to na pewno trzeba mieć,
To jest ten ziomek od ruszania tyłka sprzed komputera. Koniecznie potrzebujemy kogoś, z kim będziemy się umawiać na rower, albo na spacer, albo na rolki, albo żeby posurfować na tej plaży. Bo jak ta osoba po pracy, 17:30, stoi pod naszymi drzwiami, tupcze nogami i już chce iść na tą siłownię, już wiecie, ziom wyszedł z domu, stoi pod moją klatką, no w tej sytuacji nie powiem mu, nie, stary, deszcz pada. Może nie Netflix jest, nie? Także warto się umawiać z ludźmi, wychodzić z domu. I naprawdę najważniejszą rzeczą w pracy z domu jest to, żeby nie dziczeć w domu, żeby wyjść do ludzi, żeby pracować tak efektywnie, jak tylko się da, skończyć tą pracę, jak tylko szybko się da i iść żyć gdzieś indziej. Właśnie po to pracujemy zdalnie. Dziękuję Wam bardzo.